Mama Krystyna Antosik, dobry wieczór. Wszyscy pasażerowie i cała załoga, 45 osób, zginęli w katastrofie samolotu Antonow 51 rumuńskich linii lotniczych, który rozbił się podczas startu z lotniska w Weronie. Samolot stanął w płomieniach po nieudanej próbie oderwania się od ziemi, niespełna kilometr od końca pasa startowego. Większość pasażerów to Włosi. Lecieli do miasta Timișoara w Rumunii. Prawdopodobnie przyczyną katastrofy był wiatr i śnieżyca. W 30. rocznicę listu biskupów polskich do niemieckich, zawierającego pamiętne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, prymas polski kardynał Józef Glemp i przewodniczący episkopatu Niemiec biskup Karl Lehmann podpisali w Warszawie wspólne orędzie biskupów polskich i niemieckich. Wymiana listów 30 lat temu była początkiem dialogu między obu kościołami i narodami. Prymas Józef Glemp powiedział, że w 1965 roku biskupi obu państw wyrazili wolę budowania sąsiedzkiej przyjaźni. Przyznał, że przebaczenie i prośba o przebaczenie nie rozwiążą wszystkich problemów. Biskup Lehmann powiedział, w swoim słowie zobowiązujemy Kościół, by działał na rzecz dialogu, braterstwa i pojednania. Opublikowano pierwsze w historii wspólne, 9-stronnicowe słowo polskich i niemieckich biskupów. Biskupi napisali, że mają świadomość krzywd, jakie zostały wyrządzone Polakom przez Niemców, ale również i krzywd, jakie wskutek wygnania na mocy decyzji zwycięskich mocarstw zostały wyrządzone wielu Niemcom przez Polaków. Biskupi piszą, że kościoły w obu krajach popierają zjednoczenie Europy. Przestrzegli jednak, że nie może ono prowadzić do zaniku narodowej tożsamości i kultury. Wspólne słowo zawiera także podziękowania dla Niemców za pomoc polskiemu społeczeństwu w czasach Solidarności oraz podziękowanie dla Polaków za wysiłki na rzecz zjednoczenia Niemiec. Minister spraw zagranicznych Niemiec Klaus Kinkel powiedział: doszło do pojednania, znaleźliśmy drogę do nowego partnerstwa, nawet przyjaźni. Jednakże dzisiaj obowiązuje zasada, nie wolno nam niczego wymazywać z pamięci. Rany, blizny nadal pozostają. Istnieje jeszcze wiele czułych miejsc i niepokonanych trudności. W 14. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego zorganizowano manifestację. Ich uczestnicy żądali ukarania odpowiedzialnych za jego wprowadzenie. W Warszawie przed domem generała Jaruzelskiego manifestowało kilkadziesiąt osób, głównie z KPN. Po modlitwie i zapaleniu świeczek demonstracja rozeszła się. W Krakowie po mszy w Bazylice Mariackiej 1000 manifestantów przemaszerowało na plac Matejki. Pod pomnikiem grunwaldzkim odczytali apel poległych i udali się w kierunku siedziby SLD. W Katowicach 400 związkowców z Solidarności i członków KPN-u pikietowało przed budynkiem Sądu Wojewódzkiego, w którym od 3 lat toczy się proces przeciwko milicjantom z plutonu specjalnego ZOMO, którzy 14 lat temu strzelali do górników kopalni Wujek i Manifest Lipcowy. Pikietujący żądali przyspieszenia procesu. Kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów ze stanu wojennego pokazano w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Wrocław był w stanie wojennym jednym z najsilniejszych ośrodków opozycyjnych w kraju. Organizatorzy wystawy opracowali pełną, liczącą 237 nazwisk, listę osób sądzonych we Wrocławiu za złamanie prawa stanu wojennego. Za kilka godzin Republiki Byłej Jugosławii podpiszą w Paryżu porozumienie zapowiadające ich współistnienie w pokoju. Francja potwierdziła, że zablokowałaby podpisanie dokumentu, gdyby bośniaccy Serbowie nie uwolnili 2 francuskich pilotów. Francuski minister obrony Charles Millon podkreślił, że Paryż nie zawarł żadnego tajnego układu z bośniackimi Serbami. Muzułmańskie władze w Bośni twierdzą jednak, że w zamian za uwolnionych we wtorek pilotów Francuzi obiecali serbskim liderom Radovanowi Karadziczowi i Ratkowi Mladiczowi, że nie staną przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Naczelny dowódca natowskich sił w Europie, generał Jouvelin, ocenił, że w ciągu 3 miesięcy wiadomo będzie, czy misja paktu zakończy się sukcesem. W przyszłym roku dochody uzyskane na giełdzie i przy sprzedaży papierów wartościowych nie będą opodatkowane. 48 zł wyniesie w przyszłym roku najniższa stawka podatku drogowego dla właścicieli samochodów osobowych. W tym roku posiadacze na przykład maluchów płacili o 10 zł mniej. Minister finansów ustalił stawki maksymalne podatku drogowego. Jego ostateczna wysokość zależy od gmin. Dla przykładu, właściciele auta z silnikiem o pojemności do 1300 cm3 zapłacą nie więcej niż 90 zł. Najwyższa stawka dla samochodów z silnikami powyżej 2,5 litra wyniesie prawie 1000 zł. Posiadacze motocykli zapłacą od 18 do 150 zł rocznie. Podatek, podobnie jak w tym roku, będzie można opłacić w 2 ratach. W nocy na wybrzeżu możliwa marznąca mżawka powodująca gołoleć. Śnieg poproszy głównie na południu.
W dzień na północnym zachodzie chwilami wyjrzy słońce i nie będzie padać. Nad resztą kraju więcej chmur i miejscami niewielki śnieg. Prawie wszędzie słaby mróz do minus 5 stopni, tylko nad morzem nieco powyżej zera. Polecamy panoramę o 7 rano. Do zobaczenia.